W ostatnich dniach w internecie wyciekło ogrom informacji na temat nadchodzącego wielkiego eventu i poznaliśmy m.in. jego dokładną datę, szczegóły na temat tego, co się na nim pojawi, otrzymaliśmy pierwsze jego takie zapowiedzi, a poza tym mamy wycieki na nowy rozdział 6. Cześć wszystkim, z tej strony nie kto inny, kod Miigao i witam was na odcinku z eventu i fabuły. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 fałdolców, to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kod kicia tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z was bardzo dobrze pamięta, zaraz po wprowadzeniu tej ostatniej wielkiej aktualizacji do Fortnite'a, poza tym, że otrzymaliśmy ogrom nowości w grze, otrzymaliśmy również sporo informacji o wielkim wydarzeniu. To właśnie po tej aktualizacji można powiedzieć, że event ten został potwierdzony, ponieważ jeszcze przed jej wydaniem nie mieliśmy stuprocentowej pewności, że pojawi się ono na sam koniec tego sezonu, a zaraz po jej wydaniu temat ten został nam potwierdzony. Osoby, które oglądały mój ostatni odcinek fabularny, na pewno bardzo dobrze pamiętają, że już wtedy zapowiadałem wam, że przez najbliższe dni może pojawiać się sporo wycieków w jego temacie i znów się nie myliłem, ponieważ ponownie coś tam otrzymaliśmy. Zanim jednak do tego przejdziemy, mam dla was pewną małą, lecz dla niektórych może ważną informację na temat nadchodzącego kolejnego rozdziału 6, ponieważ do internetu w ostatnich dniach trafiła kolejna ankieta ze skinami, które trafią do gry. Tak dla szybkiego przypomnienia, to Fortnite co jakiś czas wysyła ankiety do graczy, w których można głosować na najlepsze skiny, a skiny, które otrzymują najwięcej głosów, trafiają do Fortnite'a i albo są one w sklepie, albo w karnecie, albo za darmo. Ta najnowsza ankieta ze skinami jest dla was widoczna teraz na moim ekranie i widzowie, w tym momencie spoglądacie na niektóre skiny, które trafią do karnetów bojowych na nowy rozdział 6 oraz na niektóre skiny, które trafią wtedy do sklepu z przedmiotami. Co ważne, pamiętajcie, że nie wszystkie skiny, które są tutaj widoczne, trafią do Fortnite'a, ale przeważnie ponad połowa skinów z całej jednej ankiety trafia do gry, więc spokojnie mogę powiedzieć, że połowa z nich na pewno trafi, ale nie wiemy do końca kiedy. Pierwszych skinów z tej ankiety spodziewajcie się w Fortnite'cie dopiero po starcie kolejnego rozdziału 6, a najwięcej z nich zapewne pojawi się dopiero w kolejnych jego sezonach, ponieważ zanim większość z nich trafi, minie jeszcze sporo czasu. A i tak jeszcze przy okazji tego tematu, to liker Hypex doszukał się w tej ankiecie, że znajduje się tam pewien zestaw skinów o jednej tematyce i są to tacy, można powiedzieć, bohaterowie, przynajmniej tak ja bym ich nazwał, i mają one nawiązywać do motywu jakiegoś kolejnego sezonu. Temat ten podał właśnie nam Hypex w tym poście, ale pamiętajcie, że nie jest to jeszcze potwierdzone i na szczegóły w tym temacie musimy sobie jeszcze poczekać i jak najbardziej można to nazwać jako pierwszy taki ogromny wyciek z nowościami na nowy rozdział. Teraz jednak pozostawmy sobie już temat rozdziału 6 i przejdźmy sobie widzowie do tematu nadchodzącego eventu, bo tak naprawdę startuje on w grze przed startem kolejnego rozdziału, a tak jak wspomniałem wcześniej, otrzymaliśmy nowe informacje. Pierwsza informacja, która pojawiła się w jego temacie, jest tak naprawdę najważniejsza, ponieważ zdradza nam ona, kiedy wydarzenie się te odbędzie w grze i ja sam spodziewałem się już tej daty, bo o niej wam mówiłem, a podał nam ją liker Hypex. Możemy się tam dowiedzieć, że nadchodzące wielkie wydarzenie, które zakończy obecny rozdział 5, ma odbyć się 1 listopada, czyli tak jak zapowiadałem wam na tym ostatnim filmie na kanale i z tego co patrzyłem, to wypada to na dokładnie piątek. Co do godziny wydarzenia, to nie została ona jeszcze nigdzie podana, ale stawiam osobiście, że event rozpocznie się między godziną najwcześniej 19 lub maksymalnie 21, więc na pewno każdy z was go zobaczy, tym bardziej, że będzie to już początek weekendu. A i tak jeszcze przy okazji dodam, że już teraz mogę wam powiedzieć, że z samego eventu na 100% będzie live. Następna informacja, która została nam podana w jego poście na Twitterze, to to, co się na nim pojawi i z wycieków, które nam podał, wiemy, że event ten będzie miał dokładnie 6 faz, czy tam 6 etapów i w każdym z nich wydarzy się coś mega fajnego. Na pewno wiemy, że jeden z ostatnich etapów to będzie nic innego jak zakończenie eventu, czyli ta tak zwana czarna dziura, ponieważ ci, którzy jeszcze nie wiedzą, na koniec koniec tego wydarzenia, zamiast ponownie wejść do gry, będziemy mogli spoglądać tylko na czarną dziurę. Tak więc na pewno jeden z nich musi jej dotyczyć, chyba że jest to etap po tych, które są przeznaczone na samo wielkie wydarzenie i to dopiero zobaczymy, lecz patrząc na to, ile tych etapów eventu ma być, można powiedzieć, że będzie on naprawdę ogromny. Dla przykładu, te poprzednie wydarzenia, które były w grze, składały się z takiego jednego etapu wielkiego wydarzenia, a tutaj ma być ich aż 6, więc widzicie, jak już wielkie będzie to wydarzenie, a co ważne, to nie wszystkie jego pliki, jakie do tej pory się pojawiły. Jeżeli miałbym stawiać, jakie będą kolejne etapy, to na pewno jeden z nich zostanie przeznaczony na zniszczenie tej wyspy, bo jak jeszcze nie wiecie, ostatnim razem czarna dziura została nam ukazana w momencie, gdy wyspa została w całości zniszczona. Kolejny etap eventu na pewno będzie dotyczył postaci Mephisto, ponieważ jak jeszcze nie wiecie, on również ma wziąć udział w tym nadchodzącym evencie, tak więc wyczekujcie wycieków, ponieważ jego postać skrywa przed nami sporo ważnych sekretów. Tak jak już wspomniałem wam niedawno, w tym sezonie do Fortnite'a trafi jeszcze jedna dodatkowa taka średnia aktualizacja, po której Fortnite wprowadzi już wszystkie pliki na to wielkie wydarzenie, więc wszystko jest jeszcze przed nami ukryte i nic wielkiego na razie nie wycieknie. Sama aktualizacja powinna zostać wprowadzona do Fortnite'a jakoś za równy tydzień lub najpóźniej 2 tygodnie od dnia dzisiejszego, więc na wycieki takie dokładniejsze musimy sobie jeszcze wszyscy poczekać, ale spokojnie, bo w jego poście pojawiła się jeszcze jedna dość ciekawa informacja. Na samym końcu wspomniał on o temacie, którego miałem wam już okazję przedstawiać jakiś czas temu na kanale, a chodzi tutaj o nic innego jak odliczanie do jego startu i dostaliśmy tam informację, że pojawi się ono i w lobby, i na samej wyspie Fortnite. Informacja ta jest ważna, ponieważ odliczenie w lobby pojawia się tylko i wyłącznie na tych wielkich wydarzeniach, aby wszyscy gracze wchodząc po prostu do Fortnite'a mogli sobie sprawdzić, kiedy ono trafi, więc jest to takie jego największe potwierdzenie. Przy okazji dodam widzowie, że na obecny moment nie mam pojęcia, w którym miejscu na wyspie pojawi się odliczenie do jego startu i poza tym, że wiemy, że będzie ono w lobby, pojawi się ono właśnie na wyspie i jeżeli miałbym stawiać, gdzie ono trafi, to zapewne pojawi się na środku tego jeziorka albo tam, gdzie było ostatnio. Z takich jeszcze dodatkowych wycieków wiemy, jak będzie wyglądało odliczanie w lobby i ten temat również ostatnio wam przedstawiłem, ale jak już o nim przypominamy, to warto je tutaj pokazać i macie je w tle od dłuższego czasu i tak to ma wyglądać w lobby. Ja sam nie mogę się już doczekać tego wydarzenia, bo jakby nie patrzeć, będzie to pierwsze takie wielkie wydarzenie od rozdziału 3, które rzeczywiście będzie związane z fabułą tej gry, a jak dobrze wiecie, uwielbiam fabułę tej gry, więc jest to dla mnie na plus. Jeżeli interesują was pozostałe informacje na temat eventu i całej tej reszty, to osobiście polecam sobie zobaczyć ostatnie odcinki fabularne, które trafiły na kanał po evencie Doktora Duma, ponieważ to tam przedstawiłem wam wszystkie jego wycieki. Na teraz są to wszystkie nowe informacje w temacie nadchodzącego eventu i tak jak już wspomniałem wcześniej, kolejnych wycieków spodziewajcie się po tej następnej średniej aktualizacji. A jeżeli ktokolwiek z was chce na kanale kolejne odcinki na temat nadchodzącego eventu i fabuły, to zostawcie pod tym filmem standardowo łapeczkę do góry i komentarz event, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem jak zawsze dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, o ile w ogóle wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!